Dzień dobry, witam Państwa. Szymon Gilis, po tej stronie Słowiańska Agencja Prasowa i dzisiaj będziemy mieli możliwość wysłuchania fantastycznej opowieści, fantastycznej podróży na temat, który wiele osób interesuje i lubi, bo będziemy rozmawiać o biżuterii i to nie tylko i wyłącznie słowiańskiej, ponieważ jak świat długi i szeroki, jak stary jest, a człowiek po tej ziemi chodzi, to zawsze te ozdoby się pojawiały. I były noszone na rękach, na szyjach, czasami przebijane były uszy. A z kim dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać z dwójką przefantastycznych ludzi, Mariusz i Asia, z firmy Hnos Silvercraft, u których też zakupiłem swojego czasu przepiękną biżuterię. Witam Was. Witamy. Witamy. Może na samym początku większość ludzi chciałoby się dowiedzieć, kim w ogóle jesteście, co robicie, nie wiem, z zawodu, z doświadczenia, może tylko i wyłącznie z przypadku, ale z miłą chęcią wszyscy by się o tym dowiedzieli. Więc proszę. To w sumie ja zaczęłam ten projekt lata temu. Jestem metaloplastykiem z wykształcenia. Od zawsze chciałam robić biżuterię, ale ciężko było tak naprawdę znaleźć kogoś, kto by chciał się podzielić wiedzą w tym zawodzie, ponieważ jest to dosyć zamknięte grono, ale jakimś łutem szczęścia dostałam się pod skrzydła mistrza z Krakowa i tam przez 5 lat się uczyłam zawodu. Także udało mi się na szczęście pracować w sumie w zawodzie, jak później się okazało. Bo metaloplastyka i złotnictwo ma dużo wspólnego ze sobą. W międzyczasie też przyszły kamienie szlachetne, minerały, co od zawsze mnie pasjonowało i zbierałam kamienie jako dziecko. A Mariusz, też zbierałem. Też zbierał kamienie. Bursztynki na plaży. Jak w piosence. Ja jestem starszy od Asi. I jestem handlowcem z wykształcenia. Pracuję w zawodzie w Asi firmie, ponieważ prowadzę sklep i zajmuję się marketingiem, czyli wszystko zgodnie z wykształceniem. Plus nauczyłem się metaloplastyki, obrabiania biżuterii, tworzenia biżuterii przy Asi, czyli jestem jej uczniem, padawanem z Gwiezdnych Wojen, a ona jest moim Master Jedi. Ale nie mówi do mnie mistrzu też. Dzisiaj jesteśmy na takim poziomie współpracy ze sobą, że się uzupełniamy. Na takiej zasadzie, że czasami, gdy już masz zmęczenie głowy i materiału i ci po prostu coś nie idzie, to prosisz drugą osobę, żeby ci pomogła lub skończyła za ciebie. No i my tak zaszło się uzupełniamy. Jak nie mamy jakiegoś pomysłu, jak coś zrobić, to się jej pytam, jak ty byś to zrobiła? I ona robi dokładnie to samo. Przychodzi do mnie, ty, jak byś to zrobił? Albo widzę, że się męczy, naprawdę się męczy z czymś, to ja mówię, ty, wiesz co, to daj mi to, nie, na chwilkę, pokaż mi to. No i sobie, wiesz, pyk, proszę, oddaję, zrobione. Także mieszkamy w domu, zbudowaliśmy na krechę razem dom, w którym mamy zamiast garażu, nie mieszka z nami samochód, tylko mamy pracownię. I spędzamy ze sobą większość czasu naszego życia w domu i pracując razem. Więc żeby ze sobą wytrzymać, żeby się nie pozabijać, musimy ze sobą współpracować, być sobie, jak to się mówi, małżeństwem, kochankami, rodzicami dwójki córek, trzecia w drodze. No i jeszcze ze sobą, wiesz, na innych płaszczyznach współpracować. Więc no, musimy być krytykami dla siebie przede wszystkim. To gdzie, też. Wiesz, nie mam wazeliny, coś jest nie tak i trzeba sobie to w twarz powiedzieć. I chyba to jest najtrudniejsze w tego typu związkach i układach partnersko-zawodowych. Tak, i przy biżuterii, jeżeli coś zrobię z biżuterii, nasiedzę się godzin troszkę, Asia weźmie tę biżuterię i powie, ty, wiesz co, ale to jest, jakby cię nie urazić. Zacznij od początku. Zacznij od nowa. I odwrotnie, i vice versa. Także no, jesteśmy swoimi krytykami po to, żeby potem jak klient dostanie od nas biżuterię, to ja wierzę w jedną rzecz. Pierwszego wrażenia nie da się zrobić drugi raz.
I jeżeli jest to pierwsze wrażenie wow, to potem już się jedzie na opinii i na zaufaniu wzajemnym. A jak się od razu dostaje, wiesz, strzała, się zdarzają, najlepszym się zdarzają, to też trzeba umieć przyjąć to na tak zwaną klatę. Więc ja biorę wszystko, co stworzyłem, a nawet ponad to, bo ludzie już przychodzą, błagają o pomoc, żeby naprawić coś, czego ja nie robiłem. Nienawidzimy tego robić. Ale jeżeli mamy swoich takich naprawdę dobrych ludzi, klientów, którzy nas o to proszą, no to dobra, przyjmuję, zrobię ci swoją biżuterię, przy okazji naprawię ci to coś, co tam mi przyślesz, no nie? No bo my się specjalizujemy w robieniu rzeczy tak zwanych niewykonalnych i to zgłaszają się ludzie naprawdę zewsząd. Lubimy wyzwania. Że już tutaj wszyscy rozłożyli ręce, nie da się tego zrobić, więc przychodzą do nas, bo tylko w nas nadzieja ostateczna. Mission impossible. No właśnie tak wracając do tego waszego związku, to ja bym tutaj dodał jeszcze prawdopodobnie dużą dozę przyjaźni pomiędzy wami, bo wydaje mi się, że podstawą dobrego związku jest właśnie takie zaufanie przez przyjaźń i jeżeli dopełniacie się pomiędzy sobą i potraficie przyjmować krytykę od drugiej osoby, to ta przyjaźń chyba musi się u was dosyć dobrze utrzymywać, prawda? No w sumie nasza relacja zaczęła się od przyjaźni. Przez kilka lat po prostu się przyjaźniliśmy w odtwórstwie, razem imprezowaliśmy. A potem potoczyła się reszta, także zaczęliśmy chyba dobrze, no bo to najważniejsze, się zakumplować i czuć się ze sobą dobrze. No i do dzisiaj jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi sobie. No dokładnie, dokładnie. A co do tego pierwszego wrażenia, to tak, to racja, bo pierwszy wyrób od was to kupiłem dosyć niedawno, tak szczerze mówiąc, i to już bardzo ładnie wyglądało na zdjęciach, ale jak się zobaczyło to na żywo, to już nawet nie chodzi o to, że to jest przepiękne, dokładne wykonanie. Tam w waszych wyrobach czuć coś, to takie coś, co nie da się ogarnąć słowem. To po prostu trzeba wziąć do ręki, poczuć. No i mam nadzieję, że większość ludzi tak samo odczuwa tą biżuterię, którą wy tworzycie, jak i ja. Bo my robimy biżuterię, ale określamy naszą biżuterię jako amulety, a to się różni. Amulet od zwykłego przedmiotu różni się intencją, w której został zrobiony. Więc amulet robi się komuś z intencją na życzenie. Na takiej zasadzie, że jeżeli zamówiłeś u mnie biżuterię, to ja na tablicy swojej przypinam twoje zamówienie i mam twoje imię i nazwisko i patrzę tak, aha, to ja dzisiaj robię dla Szymona. No i jak trzymam w rękach ten przedmiot, a ja emanuję energię elektryczną, bo tak człowiek działa na prąd, więc dotykam ten przedmiot i myślę, że robię ten przedmiot dla Szymona. Jaki ma rozmiar? Aha, to taki ma palec. Myślę, na jaki to palec będzie mu funkcjonowało. Przymierzam na ten swój i patrzę, czy wiesz, tu nie przeszkadza, czy wszystko będzie leżało równo i tak dalej, aż go skończę i z pełną intencją go wiozę, żeby przynosił szczęście, bo amulet ma chronić i przynosić szczęście. Takie jest jego założenie i zasady. No i też chodzi o to, że każda sztuka biżuterii przechodzi przez nasze ręce. Nie robią tego maszyny, nie wrzucamy tego do różnych obróbek samoistnych, tylko jednak każda rzecz, każdy wisior, każdy pierścionek przechodzi przez nasze ręce, jest obrabiany indywidualnie. Także to nie jest praca mechaniczna przez roboty, tylko przez nas, przez ludzi. No i fajnie, że oczywiście czuć. Za pomocą maszyn też, ale jednak wszystko przychodzi przez ręce. Ale przez ręce i kontrola ostateczna i oko przychodzi ludzkie. Nie jest to, wiesz, że maszyna wypluwa z tyłu, a ktoś tam, wiesz, kilogramami przesypuje i potem, dobra, rozsyłamy to do ludzi. No. Także fajnie, że czuć naszą energię, no bo robimy to z jak najlepszymi intencjami. Ale wy robicie dosyć specyficzną tą biżuterię, tak jak tutaj Mariusz powiedział, to są amulety. I one mają dosyć głębokie nie tylko i wyłącznie znaczenie, ale też pochodzenie historyczne, bądź na przykład wzorowanie na zabytkach historycznych. I to się bierze właśnie albo nazywane to jako odtwórstwo historyczne, ale w przedmiotach to już bardziej rekonstrukcja historyczna, bo rekonstruujecie pewnego rodzaju przedmioty, które były znajdowane w grobach, kurhanach czy różnego rodzaju skarbach. Powiedzcie mi,
Długo jesteście już w odtwórstwie historycznym? No ja już jestem połowę swojego życia. Jestem od drugiego ogrodzieńca, czyli jakieś 18 lat temu, bo to była moja pierwsza impreza, na którą pojechałam. No, także mogę powiedzieć, że połowę swojego życia już jestem w odtwórstwie. Kawał czasu. Kiedy to minęło, Boże? W każdym bądź razie odnosimy się do epoki wczesnego średniowiecza. Jest to nasza ulubiona epoka, no bo spotkaliśmy się właśnie w rekonstrukcji historycznej. Asia jest ode mnie młodsza, ale w rekonstrukcji jest troszeczkę dłużej ode mnie. W każdym bądź razie spotkaliśmy się w jednej epoce i fascynują i podobają nam się te same rzeczy. Znaczy, jak wchodziliśmy do twórstwa historycznego wtedy, no to wchodziliśmy od strony Skandynawii, od strony epoki, że tak powiem, i fascynacji wikingami. Wszyscy wtedy chodzili w młotach Thora i z biżuterią, która pochodziła właśnie ze Skandynawii, z wykopów czy znalezisk z tamtej strony Bałtyku. Bo bogate zdobienia były i wszystkim się te hafty podobały, te plecionki, coś czego tutaj u nas głowy wilków i tak dalej, czego u nas nie było. U nas jeszcze archeologia kulała, raczkowała, no takie były po prostu czasy, że nie można było za bardzo wiedzieć o sobie za dużo, o własnej kulturze. W każdym bądź razie stwierdziliśmy, że jak już mamy wejść na rynek poważnie, założyć sklep, robić biżuterię, to nie chcemy się przepychać między tych, co już są, czyli jakby zabierać im ten dodatkowy kawałek tortu tego biznesu, tylko zainspirować się biżuterią skandynawską, ale szukać odpowiedników na naszym podwórku polskim. A teraz to już w ogóle się zawężyłem do Podlasia, czyli do regionu, gdzie mieszkam i jaram się znaleziskami z epoki właśnie IX, XI, XII wiek, znalezionymi tutaj na Podlasiu i ogólnie uwielbiam polską rekonstrukcję, polskie skarby, polskie kurhany i jakby propagowanie naszej kultury na świecie. Dlatego też mamy w końcówce nazwy strony internetowej sklepu PL z pełną dumą i zawsze jeszcze sobie doklejam biało-czerwoną flagę, bo jesteśmy polską rodziną mieszkającą w tym kraju, jesteśmy Słowianami, tak się czujemy. Należymy do tej grupy etnicznej też, żeby nie było, że Polacy nie gęsi, to właśnie swoją biżuterię mają i skupiliśmy się na tym słowiańskim nurcie i w tą stronę razem podążamy cały czas. Jeżeli chodzi o Podlasie, to prawdopodobnie tam były też wpływy jaćwingów, bo tamtejsze plemiona bałtyjskie robiły dosyć dużo rzeczy chyba. Czy były wpływy? Oczywiście. My mieszkamy, w tej chwili znajdujemy się przy dwóch rzekach. Rzeka Narew, wpisana oczywiście w karty historii, i rzeka Bug, też wpisana w karty historii. I mieliśmy tutaj, jak, że tak powiem, szlak handlowy ze wschodu dalekiego, który szedł dalej przez te tereny do Lublina i rozchodził się dalej po Polsce dzisiejszej, tak? W każdym bądź razie jesteśmy na granicy i do dzisiaj tej granicy historycznej trzech kultur. Czyli mówiąc o nas, wschodni Mazowszanie w IX wieku, czyli grupa etniczna Polan, Polski, potem po założeniu, po wejściu do pierwszej Unii Europejskiej, tak to nazwijmy, czyli Chrzest Polski i przyjęcie na mapę. No i potem patrząc właśnie z naszej strony na północ, to jest Jaćwierz, Prusy. No i oczywiście kto przez rzekę wystarczyło przejść? Ruś Kijowska. Więc my jesteśmy w tyglu trzech kultur, które się ze sobą non-stop ścierały i ścierają do dzisiaj, no bo granice Białorusi, a kiedyś tam była właśnie Ruś Kijowska, sięgała, mam 40 kilometrów stąd, a na przykład bransoletę srebrną z, że tak powiem, wyglądającą, zrobioną na
może tam, a być może tu, bo tego nie wiem, na bizantyjską, bo to jest bransoleta trąbkowa, srebrna, została odnaleziona 40 km od mojego domu w Haćkach, w grodzisku Haćki. Takim, wiesz, przez archeologów jakby zapomniane, a jest to no, fajny potencjał. Więc ja cały czas ze swojej strony powiem, bo to jest jakby mój konik, to trzymam rękę na pulsie i cały czas wypytuję znajomych w muzeum, czy już coś mają nowego dla mnie, czy jakieś nowe wykopalisko, znalezisko. Okazuje się, że akurat jak zacząłem się tym porządnie interesować, to znaleziono jaćwieckie Eldorado. Wcześniej moi koledzy z Suwałk, pozdrawiam serdecznie, bracia jaćwiescy, jaćwingowie, twórcy jaćwingów, no narzekali na to, że no nic, bieda, no nie ma co zakładać, żeby nie udawać kogoś innego. Oni odtwarzają autochtonicznie, że tam, tak, jaćwingów z Suwałk, więc chcą umieć te zabawki stamtąd. No i bach, w Krukówku się znalazło między Augustowem a Suwałkami miejscowość, cmentarzysko i takie, jak oni to sami nazwali, wielkie Eldorado, wiesz, bo i miecz, i zapięcia, no okucia, pierścienie, no wszystko, no nie? I teraz, na kilogramy. Na kilogramy, tak. I teraz jest drugi wysyp w kierunku tam Mazowsza, gdzie znaleziono, jak oni sami to nazwali, Dolina Królów Jaćwieckich, także już się nie mogę doczekać, na razie nic nie mówią specjalnie, ponieważ jak się pochwalili miejscem, to wyobraź sobie, że z Krukówka 70% panowie z wykrywaczami wykradli i nie ma. I nie ma. I to powiem ci, mnie osobiście najbardziej boli, że wyciągają i sprzedają, a nie odnoszą do muzeum. W ten sposób umniejszają, zubożają naszą kulturę i regionu całego. Dokładnie, dokładnie. Tutaj akurat jest wielki problem z panami z wykrywaczami metalu, bo oni nie szanują w ogóle kultury, a tylko i wyłącznie są nastawieni na jakikolwiek zarobek. Coś jak właśnie chyba wikingowie. No, w sumie to wiking to nie jest narodowość, a zawód, nazwałbym to w taki sposób, więc oni idą na wiking, prawda? Tak jest, na grabie. Dokładnie, ale powiedz mi, bo ludzie najprawdopodobniej słuchający nas w tej chwili myślą sobie o biżuterii w sposób bardzo XXI-wieczny. W tej chwili znamy, no co, mamy wisiorki różnego rodzaju, pierścienie, bransolety, ale we wczesnym średniowieczu na tym się to nie kończyło. Tych ozdób całego ciała było o wiele więcej. Czy możecie coś opowiedzieć na temat tego, co we wczesnym średniowieczu nosili panowie, którzy w tej chwili tego nie noszą, oraz panie, czego w tej chwili panie XXI-wieczne nie noszą? Co nosili? No, na pewno była cięższa biżuteria, wydaje mi się, taka do noszenia na co dzień. Właśnie tak jak panowie to nosili grzywny, ciężkie bransolety, teraz to chyba trzeba by było szukać jakiegoś fascynata, naprawdę biżuterii, żeby spotkać taką osobę. Jeżeli chodzi o kobiety, no to wydaje mi się, że na pewno jest mniej zapinek, no bo ubrania ówczesne jednak mają inne rozwiązania, jakieś zamki błyskawiczne, guziki. Na pewno jest mniej fibul, właśnie brosz, no bo to już chyba nie jest tak nam potrzebne do użytku. A patrząc na tamte lata, no jednak człowiek był dosyć praktyczny i biżuterii też używał do codziennych czynności, czyli do ubrania się, do przypięcia sobie czegoś do siebie, czy do pasa, czy do płaszcza. I bransolety. Które... Niektórzy myślą, że bransolety były tylko po to, żeby pochwalić się majętnością i statusem społecznym, a okazuje się, że jak były te duże bransolety, to służyły do przytrzymywania rękawa. No nie? Także rękawy były szyte takie, jak to wtedy równo, nie jak dzisiaj, że to podsuwujemy, tak jak tutaj, że ona mi przylega i nie przeszkadza, tylko jak masz rękaw odstający od ręki, powiedzmy sobie, na 30 centymetrów, no to przeszkadza ci w innych czynnościach. Tak, no i jako, że jesteś, powiedzmy sobie, dobrze urodzony,
i stać cię na to, żeby sobie zrobić z tym porządek, no to idziesz sobie do pana takiego jak my, ja się do takiej firmy, czy też wtedy się właśnie nazwa był, nie było złotnika, bo złoto było tak mikroskopijnie używane, ale brązownika albo kowala, srebrnika, w każdym bądź razie brązownik to była taka nazwa też zawodu, czynności. No i taki artysta, rzemieślnik wytwarzał na zamówienie taką biżuterię z metalu, powiedzmy sobie brązu, taki najbardziej użyteczny, bo brąz to jest takie przy dobrym wypolerowaniu to złoto głupców. Pewnie we wczesnym średniowieczu na oko się wielu ludzi jak nie ogryzło i nie pomacało, to się nie wiedziało, czy to złoto, czy też nie. Czy ten pan to taki bogaty, czy ten pan to tylko trochę udaje bogatego. W każdym bądź razie, no niestety brąz ma to do siebie, że zachodzi patynowanie, miedź, która się w nim znajduje, zaczyna korodować, no i zielenieje, czernieje i tak dalej. A złoto nie, dlatego jest tak cenne. Właśnie, wspomniałaś tutaj, Asiu, o takim, nie wiem, naszyjniku, ja bym to nazwał, który się nazywa grzywna. Mężczyźni często go nosili, tutaj trzeba też wspomnieć o tym, że od nazwy tego przedmiotu pochodzi nazwa ukraińskiej waluty, hrywna. I to można pięknie połączyć z jedną rzeczą, że biżuteria jeszcze miała jedną piękną właściwość, nie tylko i wyłącznie ozdobną i praktyczną, ale jako, nie wiem, środek płatniczy, prawda? Tak, zgadza się. Monety specjalnie miały taki krzyż z tyłu. Niektórzy się zastanawiali, że ten krzyż na przykład był nawiązaniem religijnym, a okazało się, że to był ten wzorek, żeby było łatwo przeciąć monetę na pół lub na ćwiartki. I się płaciło sztuką srebra, pół sztuki srebra lub ćwiartka sztuki srebra. No i pancio, którego było stać, miał portfel na sobie, cały i jako, że go było stać, to miał też ochronę do tego i miał wszystko na wierzchu, czyli taki pas, którym się przepasał, miał na przykład srebrne właśnie sztuki srebrne, takie same przyponabijane do tego pasa. I jak już nie miał w sakiewce, a musiał się zatrzymać w karczmie i zapłacić, albo coś się wydarzyło i musiał zapłacić, no to wtedy odrywał sztukę srebra i nią płacił. Dwa, status społeczny. Bo dlatego cała, jakby ci to, tak, żeby wszyscy mogli zrozumieć, jak, dlaczego ludzie wtedy tak się, że tak powiem, pokazywali się. Zresztą dzisiaj też się pokazują, celebryci, no nie? Chodzi o to, że czym bardziej cię stać, tym więcej na siebie nakładasz warstw i specjalnie rękawy były tak konstruowane i szyte, żeby ta koszula haftowana tutaj, to było, wystawała, że mam to gięzło na sobie, mam koszulę i jeszcze mam kaftan, no nie? I tu każdy był element, żeby było widać. To przytrzymuje wszystko, cyk, bransoletą. Tu mam bransoletę taką, jeszcze tu mam bransoletę taką. Mam tutaj grzywę, czy grzywnie od grzywy, że specjalnie to tak wygląda. No i na tą grzywnię, jak na pandorkę dzisiejszą, mogę sobie ponawieszać młotków tora, perunów, rozumiesz, i tam tralala i czego chcę, albo co zdobyłem w czasie wypraw, no nie? No bo jeżeli się pływało na wyprawę zwaną wikingiem lub było się chąźnikiem z naszej strony Bałtyku, no to zakupy trzeba było gdzieś nosić, a żeby nie zgubić i nie ukradli po pijaku, no to pan zakładał sobie, ile tam tego nazbierał, z kogo tam wysypał, no i potem z tym chodził, no nie? I też to tu masz w prezencie, tym za to zapłacę, ten to nie, bo to szkoda, a ten to mi szczęście przynosi. Właśnie amulety, tak? Co komu przynosi szczęście i co kogo przed czym chroni, no bo amulety we wczesnym średniowieczu, tak pojmując naszych przodków, to były takie, zresztą dzisiaj w religii chrześcijańskiej jest dokładnie to samo. Masz patronów, ten cię chroni od tego, ten od taksówkarzy, ten od, wiesz, od, i za każdego się musisz modlić, mu tam jakąś ofiarkę złożyć i tak dalej. No nic się nie zmieniło. Tu jak nie chcę, żeby mnie piorun trafił na łódce na otwartym Bałtyku, no to sobie przyczepiam tego Boga od piorunów, nie? Zapłaciłem za amulet, mam piorunochron na szyi, tak? Tu mam mokoszy, tu mam to i czym więcej,
rozumiesz, to tak jak ubezpieczenia, nie? Tu zapłacone, tam zapłacone, jesteś ubezpieczony, dobra, teraz to ja mogę jechać, bo już jestem ubezpieczony. Tak. Dwa, wierzono, i to jest jakby priorytet tego wszystkiego, to jest wiara, że w jakim stanie umrzesz, tak pójdziesz w zaświaty, więc się ubierano odświętnie, jak do trumny, i z tym szło się do boju. Jeżeli umarł w tym, no to zabiera to ze sobą, co dostał. Dlatego też w grobach wojów, którzy nie zginęli na przykład od miecza, tylko umarli, nie wiem, ze starości, z choroby lub innych rzeczy, to co na drogę mu się dawało, te gadżety. Niszczono je rytualnie, żeby nikt inny mu nie ukradł, nie zabrał, to je łamano i rzucano do grobów. Jak i znajdowano w kurhanach naszych, słowiańskich, tak samo w jaćwieckich, tylko że jaćwingów nie chowano w kurhanach, tylko rozsypywano w lesie i zakładano z powrotem mech. I to jest bardzo płytko, no nie? Na powierzchniach, w lesie, bo las, jak i dla Słowian, jak w ogóle dla ludów, dla starowierstwa, żeby nie mówić tylko pogan, las był świątynią, święte gaje. Do lasu się szło i w lesie się zostawiało swoich zmarłych. My w kopcach dużych, a oni rozkładali to na powierzchni. Niektórzy zakopywali z łódkami, a niektórzy podpalali łódkę i puszczali na jezioro na przykład, tak? Wśród Skandynawów na przykład bogatych, bo kto miał łódkę, to miał prawo z nią odejść. Wódz, król, książę i tak dalej. Więc noszono biżuterię tak jak dzisiejsi celebryci. Czym więcej masz, tym bardziej cię stać, tym więcej błyszczysz, bo też się szło po co? Po sławę. Po fame, jak to mówią, tak? Żeby potem ty umrzesz, a po tobie jeszcze opowieści zostaną. I to jest właśnie przepis na nieśmiertelność we wczesnym średniowieczu, według mojego pojmowania oczywiście. Jeszcze wcześniej, przed wczesnym średniowieczu, bo w antyku pan o imieniu Horacy napisał przepiękny wiersz Egzeki Monumentum, gdzie mówił: postawię pomnik trwalszy niż ze spiżu, więc życzymy wszystkich, żeby taki pomnik po sobie pozostawili i co najmniej 1000 lat po nich odejściu z tego świata, żeby mówili w dalszym ciągu. Przejdźmy jednak do tematu. Na koniec jeszcze bym coś dodał. Chciałbym i życzę nam, żeby tak za 1000 lat ktoś znalazł naszą biżuterię i się drapał po głowie, czy ona jest z epoki wikingów, czy z XX wieku. Tak nie będzie, oni sprawdzą wtedy w internecie i powiedzą, a nie, to jest od Chnosa. Słuchaj, a jeżeli w starożytnych piramidach w Egipcie też był internet, tylko dzisiaj niestety nie ma kabli, bo wszyscy porozciągali i tego nie znaleziono. Złomiarze co brak. No, może reset tamtej epoki, wiesz, my nie wiemy jeszcze, wiesz, jak oni żyli. Nie? Cały czas, ja ci powiem tak, że studiując archeologię, bo cały czas pracując przy tej biżuterii, przy rekonstrukcji biżuterii, to cały czas dostudiowujemy archeologię, tak? Bo czytamy na ten temat, żeby wiedzieć, oddać charakter danego znaleziska. Jeżeli jest to bransoleta na przykład żmijowa, no to żeby dlaczego i jaki miała zamysł i po co to ludzie nosili, tak? Bo na przykład jak zwrócimy uwagę, tak wtrącam, że splot bransolety odpowiada na przykład zwierzęciu. Zwierzęciu, jak to po angielsku mówił, viper, czyli żmij. Żmija zygzakowata, występująca u nas, naokoło Bałtyku, no nie? I zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że wikińskie bransolety, mówiąc, tak, tam powiedzmy sobie z Gotlandii, i bransolety znalezione u nas, jako skarb na przykład z Prabud, po naszej stronie Bałtyku, u Kaszubów, no to widzę jedną wspólną rzecz. Wzór splotu bransolety plus znaczenie, bo u nas żmij, jako ta żmija, odniesienie do Velesa, do zaświatów, a u nich na przykład wilk Fenrir, też strażnik zaświatów. Czyli mężczyźni wojownicy mieli ze sobą bransoletę, którą zazwyczaj nosili, jak dostawali ją od, tak jak było w serialu Wikingowie, chociażby, że dostałeś bransoletę od pancia, to teraz jesteś dla pancia, służysz temu panu, tak? Przynależysz do danej grupy. Więc symbol śmierci, symbol bóstwa, które opiekuje się zaświatami, czyli jakby nosisz ze sobą, wiesz,
że jesteś tu, ja mam tu, przepraszam, ja mam tu bransoletkę, pyk, o, ja mogę przejść, nie, bo jestem wojownikiem, hello, nie, mam swój ten, co do pokazania, tak. Taki żart oczywiście, aczkolwiek zauważyłem tą wspólną cechę wśród biżuterii naokoło Bałtyku i wpływów naszych na nich i ich na nas. Na przykład znalazłem patyk Świętowida, taki wiesz, metr tam z kawałkiem, znaleziony w Danii i tak mnie zainspirował, że w ogóle w Danii Świętowid, nie? No i okazało się, że tak, no wpływ miał tam Rugie po drugiej stronie Bałtyku i wiesz, no u nas też wierzono w torów, w Odynów, no i odwrotnie, były wpływy na siebie wzajemne, co się zaczęło przenikać i potem na przykład w XI wieku można było zauważyć wspólne cechy, na przykład panowie mieli młot tora, a u nas topór Peruna zaczął być już z siekiery przeszedł na dwa, no nie? I też zaczął przypominać łódkę i taki topór i tak z daleka to nie wiesz, czy to idzie wiking, czy słowianin, no nie? Tak no. Jak Wilczy Krzyż później. Tak jak Wilczy Krzyż, przejściówka, tak, przejściówka z chrześcijaństwem. No dobrze, a posłuchajcie, bo większość ludzi w tej chwili, jeżeli chodzi, jeżeli mówi w ogóle już o biżuterii, to myśli tak szczerze mówiąc o dwóch rodzajach tylko i wyłącznie metalu, to jest srebro i złoto. Bardzo wdzięczne metale, bo jeden ładniejszy od drugiego, nie wiem jak z obróbką, bo nigdy się nie bawiłem w takie coś. Chodzi ale, też o energię tego metalu. Ale chodzi jeszcze o inne metale, bo we wczesnym średniowieczu nie tylko i wyłącznie ze srebra i złota robili. W czym robili dawni złotnicy? W brązie. Najwięcej było w brązie i najwięcej znalezisk jest z brązem też. No i stal, no kowal robił bardzo tak. Dużo biżuterii w tamtych czasach. I stalowy. Chyba no, z żelaza. No tak, żelaza. Te żywnie. To chyba była taka najbardziej dostępna dla przeciętnego człowieka biżuteria, no bo jeżeli mówimy o srebrze, o złocie, to już w ogóle, to już chyba sięgamy bardzo króla. Wysokich tak, progów. Tak, króla. Chociaż przed wejściem naszym do Unii Europejskiej pierwszej, przystąpieniem jako kraj zwany Polską, to wcześniej rządziliśmy się wiecami, więc nie mieliśmy pojęcia książę, król, taki wiesz, te słowa przyszły z zachodu, za to jest zachodni wpływ. I skoro żyliśmy w rozproszeniu jako ludy zamieszkujące autochtonicznie, czyli te plemiona, które się zajmowały zbieractwem, zajmowały się hodowlą bydła, czyli osadnictwem, bo zwróć uwagę na jedną rzecz. W tych wszystkich przypowieściach to wikingowie cały czas mówili, że oni są osadnikami i poszukują sobie miejsca do życia. My sobie znaleźliśmy miejsce do życia, jako Słowianie, tylko my sobie znaleźliśmy w takim miejscu strasznie ruchliwym pomiędzy Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym. Jest taki korytarz i jak wielka nawałnica ze wschodu czy zachodu przychodziła, no to zawsze przez nas przejeżdżała, no nie? I dzisiaj w wykopaliskach archeologicznych na przykład jest tak. Do IV wieku wpływy rzymskie, piękne rzeczy, wiesz, i tak dalej. Kamienie szlachetne i no, cuda. Potem jest cięcie. Nie wiadomo co, pusto i nagle puch, IX wiek i nagle wysyp, wiesz, różnych rzeczy, a te pomiędzy to takie jakbyśmy się cofnęli w rozwoju i te garnki nierówne i jakoś nie tak zrobione, nie tą techniką co wcześniej, bo okazuje się, że wcześniej mieszkali tu na przykład goci, którzy już mieli rozwiniętą technologię, a potem jak było, wiesz, rozumiem, przemarsz wojsk, tak jak mieliśmy 39 na przykład, najpierw, wiesz, Germania, potem wschód, no i co, palenie, rozwalanie, wyniszczanie wszystkiego i co robią dzisiaj żołnierze? Wynoszą telewizory, pralki, lodówki i tak samo, dokładnie, i nie ma nic, posprzątali, rozumiesz, dokładnie, swołocz przyszła, zwinęła wszystko i dopiero w IX wieku jakby znowu coraz fajniejsze rzeczy się znajdują w tych grobach, nie? A już XII, XIII, to już jest, wiesz, to już bajka. Pewien rozwój wtedy już był. No dobra, a jest taka moja hipoteza, którą chciałbym potwierdzić u was, czy tak samo się działo właśnie w wiekach wczesnego średniowiecza.
Dzisiaj, patrząc się na biżuterię, to jak kobieta nosi biżuterię, jest to naturalną całkowicie rzeczą. Czy pierścionek, czy kolczyki, czy jakiś wisiorek, to jest to coś, co podnosi walory jej urody. A jak mężczyzna już nosi jakąś biżuterię, to musi mieć swoje znaczenie. Czy tak było we wczesnym średniowieczu? Już mówiliśmy o tym, ale mogę ci, że tak powiem, jeszcze raz to wytłumaczę. Wracam do amuletów. Tak jest, amuletów i statusu społecznego. Status społeczny, wiesz, jeżeli jesteś włodarzem, o tak, czyli wielmożą, wiele możesz, albo lub zawiadujesz, dowodzisz, masz pod sobą ileś tam, powiedzmy sobie, wiosek, ileś tam ludzi, no to musisz wyglądać, więc musisz sobie kupić strój, zamówić odpowiednią biżuterię, żeby pokazać swój status społeczny. Dwa, ktoś może być kolekcjonerem, a ktoś nie, tak jak dzisiaj. Na przykład masz grupę motocyklistów, że tak powiem, ludzi jeżdżących pięknymi motorami, to zazwyczaj ci ludzie też mają, skoro lubią tą estetykę, no to zazwyczaj też widzę u nich biżuterię. Sygnety wszędzie, rozumiesz, różne wisiory i one też mają wszystkie znaczenie. No, kwestia jest tego, kto jakie ma podejście, czy ktoś chce tylko wyglądać, czy też nosi ze sobą rzeczy, które potrafi określić, skąd są i dlaczego są i co mi dają, że tu są na przykład na tym miejscu, no nie? Często w rekonstrukcji, jak widzę, tak wiesz, choinkę tak zwaną, człowieka choinkę, czyli obwieszony, rozumiesz, jak choinka na święta Bożego Narodzenia, u chrześcijan, no to podchodzę i się pytam na przykład, o to fajne, a to skąd masz, a to skąd pochodzi na przykład i tak wiesz, no żeby ta osoba mi opowiedziała mu, że ja czegoś nie wiem, ona wie więcej, no i wtedy się na przykład robi głupio, nie? A, bo wiesz, to kupiłem, bo fajne, to kupiłem, bo fajne i to kupiłem, bo fajne, a co to jest? I tu mi na przykład ostatnio człowiek kupił ode mnie to i powiedział, że to jest symbol Wielkiej Lechii, no nie? No to wytłumaczyłem tylko pokrótce, że to mogli sobie ludzie, którzy dzisiaj mają tą grupę, którzy wierzą, że była Wielka Lechia i sobie wzięli to za symbol, okej, okay, niech tak będzie, ale ten symbol to ja widziałem osobiście w muzeum w Knossos, na Krecie. I ten symbol słońca przywędrował do nas z Bizancjum. I u nas, na naszych terenach Europy Wschodniej, archeologicznie nie znaleziono tego symbolu. Nie ma go nigdzie, ja nie znalazłem i moi koledzy, których pytam, też tego nie znaleźli. Aczkolwiek kołowroty, czyli te koło od kołowrotka i wrzeciono życia, no rzeczywiście dzielą się tak samo na 8, jak 8 było świąt. Koło życia, wrzeciono losu, wszystkie sprawy się kręcą, cykl życia, 4 pory roku, 8 świąt, także to 8 ramion w kole rozumiem, było, aczkolwiek nie te, wiesz, z tymi nóżkami z boku, no bo to było w Grecji, no, tam było najbliżej, że tak powiem, znalezione, nie? Na tych wykopaliskach z Knossos to widziałem właśnie na ceramice przepiękne, właśnie takie kołowroty, tak, one są bardzo ładne i bardzo rozpoznawalne, może nie w rekonstrukcji historycznej, ale we współczesnym ruchu rodzimowierczym, często noszą na szyi. A ja bym chciał tutaj właśnie przytoczyć dwa takie symbole, które są też często używane i jeden z nich jest po części zabroniony chyba prawem nawet, jak dobrze mi się wydaje. Jeden ten mniej taki newralgiczny to jest Lunula kobieca, która jest przepiękna i jak sama nazwa mówi, związana jest bardzo z księżycem i taką kobiecą energią. Przepiękny jest ten symbol. Cyklem. Środek cyklu. Cyklem tak. Dokładnie, dokładnie. Bo zakładam połówkę, jestem płodna. Zakładam cały, dzisiaj nie, kochani. też jest informacja, no nie? Kobiety mają cykl menstruacyjny bardzo podporządkowany cyklowi miesięcznemu księżyca. Ale drugi z tych symboli, właśnie swastyka. A to już męski symbol. Tak, ale występuje. Wtedy masz więcej dni w roku, bo więcej tak. Musisz pracować. I najśmieszniejszą rzeczą jest to, że 15 lat działalności pana Adolfa
spowodowało, że symbol, jeden z najpiękniejszych według mnie symboli na świecie, stał się zniesławiony niesamowicie, a przecież sama nazwa jego z języka sanskrytu, swastika, to znaczy ściągający szczęście, prawda? Tak. No słuchaj, pan H, aha. Tak, wziął sobie ten symbol jako Niemiec, czyli niemowa po naszemu, bo my porozumiewamy się słowem, no i jako, że Niemiec wziął ten symbol i go zepsuł, i dzisiaj naszym też jakby taką naszą misją jest odkłamywanie właśnie tego symbolu, ze względu na to, że jak Niemcy przyjechali do nas pod Grunwald z krzyżami wielkimi na plecach, to krzyże do dzisiaj wiszą dalej. Ale jak Niemiec przyjechał ze swastyką już na plecach, to już swastyka jest niedobra i już nie może nigdzie wisieć i występować. No to nie bądźmy hipokrytami. Jeżeli nie może swastyka występować, to ja też chciałbym, żeby jak Niemiec wjechał wtedy pod Grunwaldem, to dzisiaj też był to zły symbol złych Niemców z czarnymi krzyżami i tego nie wieszamy nigdzie i tego nie czcimy. No ale niestety krzyż to krzyż. Wtedy to była słuszna sprawa i słuszny krzyż na plecach. Nieważne, że przegrali, ale słusznie było. Ale jak już wjechali ze swastykami, no to nie ludzie zabijają, nie Niemcy, tylko zły symbol i zły znak. To tak jakbyś powiedział, że to karabin maszynowy czy miecz zabija ludzi i on jest zły, a nie ten człowiek, który go używa. I to jest właśnie zasadniczy problem. No ale na szczęście swastyka ma wiele form. I delikatnie gdzieś tam po troszkę ją przemycamy też w naszej biżuterii, odkłamując ten symbol. I co ciekawsi, jednak sięgną do historii i będą grzebać w źródłach, skąd to przyszło, co to oznacza, więc no chyba... A to nie jest wielka... Robimy dobrą robotę, tak. Gdzieś tam po troszkę, przywracając pewne symbole, niektóre zatracone, inne owiane złą sławą, może ktoś właśnie się tym zainteresuje i pogrzebie dalej. Nie musisz iść do biblioteki, żeby sobie poczytać i zobaczyć, gdzie występował ten symbol. Wystarczy w Google wpisać i w Wikipedii wyskoczy zdjęcia i gdzie występowała i w jakich czasach i w jakich wiekach, to nagle czapka spada, no nie, z głowy. Nie trzeba nawet daleko szukać, bo niedalekiej przeszłości, jeszcze przed II wojną światową, jeżeli ktoś się zainteresuje, to wystarczy wpisać, jak wyglądają oznaczenia pułku strzelców podhalańskich, i nie będę mówił tutaj wszystkim, jak wyglądają, Ale do dzisiaj została przemycona w naszym symbolu lotnictwa. Ta szachownica i te cieniutkie linijki tamten, to ono nie zostało tam przez przypadek, ponieważ symbol swastyki to jest symbol 4,5 roku. Wystarczy nawet użyć telefonu, ściągnąć aplikację do patrzenia sobie na gwiazdy, spojrzeć, gdzie jest gwiazda północy i spojrzeć, jak gwiazda północy ma się w linii do, że tak powiem, bagażnika wielkiego wozu. I jak kieszelka, nie? No bagażnik, mówiąc tak dzisiejszym językiem, i jak mamy ten bagażnik i wystaje dyszel, tak, i on jest zgięty, no to jak jest wiosna, lato, jesień, zima i masz swastykę. Wstajesz, nie patrzysz w telefon, która jest godzina, czy który masz rok i jaką masz porę roku, tylko wychodzisz w nocy przed chałupę, patrzysz, o, matka, do wiosny idzie. Bo dokładnie jest tak jak mówisz, bo Google Sky Maps może to nawet zobrazować bardzo ładnie, położenie wielkiego wozu dookoła gwiazdy północnej. Ale wracając do amuletów, powiedzcie mi, od czego one były, albo inaczej, do czego służą, albo inaczej jeszcze, co można dzięki nim zdobyć? Wiesz, co mnie najbardziej z amuletów, na które widziałem, na swoje oczy rozwaliło, że to był na przykład amulet palec świętego jakiegoś tam Piotra lub Genizego. Nie? I to kościół czy też cerkiew trzyma kawałek czyjegoś ciała
czym bardziej bliżej Chrystusa, czy tam bardziej święty i zasłużony, tym większy amulet, tym więcej ludzi przyciąga do siebie. Większą ma moc przyciągania tak zwanych dzisiaj turystów, pielgrzymów, którzy płacą za hotele, utrzymują lokalną, że tak powiem, lokalny biznes, no tudzież tych, co trzymają ten palec, nie? To jest, zobacz, to jest amulet i to jest amulet, nie? Tak jak na przykład kaptorgi były, nie? Czyli masz te pudełeczko i w tym pudełeczku tak, zioła, jakiś tam kawałek... pamiątka włosów po ukochanej, rozumiesz? I tam różne inne cudawianki, które przynoszą ci szczęście i sobie zamykasz, nie? I z tym chodzisz na szyi, bo w to wierzysz. Możesz nosić świętego Dionizego albo na przykład co? Pazur niedźwiedzia, ząb wilka. Tak, z przeznaczeniem, że dostaniesz te same moce, albo że jako totem to zwierzę cię ochroni podczas niebezpieczeństwa, także amulety przeróżne miały cele. Charakterystykę i dawały, tak jak właśnie części zwierząt, dawały energię tego zwierzęcia, tak? Energia, moc, dusza tego zwierzęcia jest wraz ze mną, ja ją noszę i jeżeli wierzę w to, że ona daje mi moc, no to jest autosugestia, która pozwala mi jakby nie bać się, tak? Tak jak besterkerzy na przykład, którzy się uważali, że zamieniają się w wilki lub w niedźwiedzie i że mieli zazwyczaj ze sobą jakieś właśnie totemy od zwierzęce, że to dawało im większą wiarę, większe poczucie, że zamieniają się w tą silną bestię, która w tym momencie daje im niesamowitą siłę, tak? I czym bardziej w to wierzono, tym większą siłę dostawali, tak? Autosugestia działa, placebo. No dobra, a jeżeli chodzi o kamienie szlachetne, to czy one miały we wczesnym średniowieczu jakieś konkretne znaczenie? Czy na przykład kamień bardziej czerwony był bardziej krwisty, czy bardziej niebieski był od nieba? Jak to wyglądało? Jak oni, ludzie w tamtych czasach, rozumieli znaczeniowość kamieni szlachetnych na swojej biżuterii? Kamienie to energia i do dzisiaj ludzie wierzą, że każdy kamień emituje jakąś energię, daje coś od siebie, zawiera w sobie jakąś starożytną moc kosmosu albo inne rzeczy i że wtedy emituje z siebie energię. Zresztą srebro i złoto też, dlatego złoto jest tak popularne, ponieważ też emituje pewną energię i możesz ją włożyć do swojego ciała i nie umrzesz. Bo złoto możesz włożyć do swojego ciała i nie umrzesz od niego. Stal jak włożysz do swojego ciała, to umrzesz, ale złoto nie. I dlatego używaliśmy to do zębów, dlatego różnych części metalowych używamy dzisiaj do swojego ciała, tak? Że robi się nam różne części zamienne z tego. I zobacz, jest jeden metal możesz, a drugi metal nie możesz, więc ten mi to daje, a ten na przykład mi nie daje. Ten mnie chroni i oczyszcza, tak jak srebro na wampiry, bo jest, ma moc antyseptyczną, tak samo jak i złoto. Tak samo kamienie, kryształ górski, czysty, tak, cały czas wypływa z wody w grotach, niesamowita energia oczyszczająca wodę, a my się składamy z wody, więc jakby czujemy więź z tym kamieniem, dlatego chcemy go nosić. I kamienie do nas, że tak powiem, przemawiają. Człowiek sobie grzebie na targach kamieni i ten mi się podoba, nie wiem czemu, bo leży 5000 innych, ale ten no, coś mówi do mnie, przemawia, mi się podoba, bierę go, nie? Jak już go wezmę, to co, gdzie go będę nosił? No to albo właśnie tutaj gdzieś tam schowane, może sakiewka, może w kieszeni, albo może dumnie na piersi zakuty w srebro, no to memory five, hello Mario, ty słuchaj, ja tu mam taki kamień, nie? I chciałbym go zapuścić. Proszę bardzo, wtedy wysyłam do drugiego działu, Joanna zakuwa lepiej kamienie niż ja, no i Joanna zakuwa taki kamień. Jest w tym bardzo dużo mądrości, powiem wam, bo w dawnych czasach ta magia podobieństw chociażby działająca w ziołach została udowodniona w tych czasach, bo na przykład rośliny, które przypominały serce, używane były na serce, te, które przypominały wątrobę, no to były używane na wątrobę. I dopiero w czasach nowożytnych odkryli, że naprawdę te rośliny działają na serce, na wątrobę i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jest w tym bardzo, bardzo dużo mądrości. Trzeba chyba się... obserwacji, bo chodzi, wiesz co, zauważyłem, że my dzisiaj nie obserwujemy świata. Widzę, że dzieci nie znają się w ogóle na roślinach. W lesie to, wiesz,
jakby do dżungli amazońskiej, jakby mnie ktoś wrzucił. Chociaż ja bym sobie poradził, bo umiem sobie poradzić w lesie, tak? Kierunki, jakie rośliny, jak pachną, czy tudzież obserwowanie zwierząt, czy zje to przeżyje, czy nie zje, czy nie przeżyje. A ludzie kiedyś mieli co czas. Siedzieli, obserwowali, wiesz, ty, patrz, ty, ale to zjadło to i teraz, patrz, dziwnie się zachowuje, ty, a może ja trochę spróbuję, nie? I nagle, ty, to dobre jest i nie zabiło mnie, to znaczy co? Wzmocnij. No i wtedy idziesz do sąsiada i mówisz, ty, hom, mam nową nalewkę. Na czym? Na tym. No i na przykład ktoś tak mógł odkryć piołun na przykład, tak, konopie, czy muchomora, to tudzież alkohol, tak, no bo pszenica się skisła, no to halo, powstało piwo, no. Przecież my nawet kiszonki odkryliśmy, no. Skisiliśmy ogórki i kapustę. Jakby to ten każde plemię w sumie kisiło to, czego miało najwięcej u nas. U nas robili proste kapustę i tak dalej, a Skandynawowie mieli najwięcej śledzia i powstał sobie strąmyk. Tak, jak ktoś próbuje, to ja dwa razy próbowałem, powiem wam, że naprawdę nie, to nie jest najsmaczniejsza potrawa, jaką kiedykolwiek w życiu jadłem. Ale widzisz, ludzie z biedy jedzą różne rzeczy. Wiesz co, ja wolę jeść kiszonki niż karaluchy na przykład, patrząc na inne, wiesz, rasy ludzi, że tak powiem, i części świata. Podważę tutaj, to niekoniecznie musiało być z biedy, a bardziej z pragmatyzmu tamtejszych ludzi. Witamina C była im bardzo potrzebna przy wyprawach właśnie na Wiking, a kiszonki wszelakie posiadają tak gigantyczne ilości, powstrzymywały po prostu szkorbut. Czyli mało kto wie, że to nie jest tylko i wyłącznie wypadanie zębów z dziąseł, ale śmiertelna choroba rozkładu wszystkich narządów wewnętrznych w organizmie człowieka, więc ból niesamowity. Tak, witamina C jest przeciwutleniaczem, no więc jakby no musi być, no. W naszej diecie tak, musimy znajdować, na to jest bieda. A wracając do tematu biżuterii, powiedz mi tak z wieloletnim doświadczeniem, jak człowiek będzie wybierał jakąś biżuterię, to na co zwracać najbardziej uwagę przy jej wyborze? Na sprzedawcy. No na przykład my dajemy naszym klientom dożywotnią gwarancję i na przykład mnie jako klienta w to przekonywało, ale jeżeli chodzi o biżuterię, no to wiadomo, no chodzi też o opcje formalne, czyli te wszystkie próby ponabijane, czy są na odpowiednich miejscach, jaką też firma ma historię, Wiarygodność, skąd jest pochodzenie biżuterii, no bo wiadomo, że jak jest jakiś wyrobnik fabryczny, no to ta jakość biżuterii jest różna i też na przykład przychodzą ludzie z biżuterią z popularnych marek, nawet z certyfikatami do kamieni szlachetnych, do diamentów z pierścionkami, a my siedzimy i się śmiejemy, no bo wiemy, że to nie jest to, co jest tu napisane i bardzo ciężko jest kupić dobrą biżuterię, która będzie miała jakość taką, jak przedstawiają na kartce załączonej. Ja cały czas obstaję, że najlepiej jednak iść do wytwórcy, do rzemieślnika, który ma swoich sprawdzonych dostawców, który zawsze zrobi, znaczy zawsze, no mam nadzieję, że ludzie tak podchodzą do tematu, że jeżeli coś produkują, to też są w stanie zapewnić naprawę, zapewnić odświeżenie tej biżuterii, no bo do kogo pójść, jak nie do miejsca, gdzie się kupiło, bo tam najlepiej znany jest ten wyrób i wiadomo, jak się z nim obejść, także no ja bym sobie życzyła, żeby właśnie tak było, że gwarancja jest na zawsze, no jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia mechaniczne, no to wiadomo, no to już jest inny temat. Ale jeżeli coś z czasem w jakiś sposób się niszczy albo coś się temu wydarzyło, no to ja biorę na siebie odpowiedzialność i robię to bez żadnego problemu, więc ciężko mi powiedzieć, czym się kierować, bo przyszły takie dziwne czasy, że wiesz, człowiek chce zarobić na wszystkim, ale no my się nie kierujemy tą zasadą. Nam zależy na tym, żeby nasi klienci byli zadowoleni, żeby nas polecali, żeby do nas wracali i stąd ta nasza gwarancja. I numer telefonu na stronie, gdzie zawsze można do nas zadzwonić, odezwać się. Jakby jesteśmy na tyle osobami publicznymi, że jesteśmy dostępni, żywi. Można zadzwonić, pogadać. Życzliwi. Zawsze znajdziemy rozwiązanie. Nie tak, że siedzi automat i odpowiada
na wiadomości, automatycznie z maila, czy tam z Facebooka, także nie ma problemów. Mi się wydaje, tak, że to chodzi o wiesz, to tak jak w muzyce, no jestem też muzykiem, więc sztuka, twoja sztuka, to też jest, wiesz, artysta, tak? O, to ten pan namalował ten obraz, znam jego imię i nazwisko. Tak samo tą biżuterię, to robią ci państwo z chnosa. I budując markę, budowaniem własnej marki, to jest, jakby nie patrzeć, moja twarz i ja to sprzedaję na twarz, na gębę, jak to się mówi. Ludzie mi płacą za moją pracę, za mój wyrób, za moją sztukę, a ja robię wszystko, żeby się na mnie nie zawiedli i metodą poczty tak zwanej pantoflowej, najlepszej reklamy na świecie, to jest polecanie kogoś. Tak jak ty w tej chwili kupiłeś naszą biżuterię i nasza biżuteria przyciągnęła ciebie do nas i dzisiaj rozmawiamy ze sobą. Żebyś nie kupił naszej biżuterii, nie odczuł tego, co czujesz, to byś z nami nie rozmawiał, nawet byś nigdy w życiu nas nie poznał, tak? Ale poprzez sztukę dotarliśmy do ciebie, a ty dotarłeś do nas. I tak to właśnie ma działać. To jest właśnie magia cała. Dokładnie. Najlepszą reklamą dla was są właśnie klienci. Na przykład ja chociażby, bo jestem bardzo zadowolonym klientem. Dziękuję. Powiem jeszcze na sam koniec. Mogę jeszcze tą ostatnią rzecz powiedzieć, bo nam chodzi o to, żeby sprawiać ludziom radość, a nie przykrość. Czyli daję i biorę. Sprawiając komuś radość, ta osoba dostaje mój wyrób i kojarzy jej się z czymś przyjemnym. Na przykład jak zamawiają ludzie od nas obrączki, no to jest najpiękniejsza chwila w ich życiu i wtedy uczestniczy nasz wyrób. Ci ludzie widzą te obrączki, pamiętają, że my im je zrobiliśmy i często i gęsto potem do nas wraca, bo ci ludzie nam przysyłają zdjęcia, dziękują bardzo i o to nam właśnie chodzi, żeby nasza praca sprawiała radość i przyjemność, bo do tego ma służyć nasza biżuteria. Tak, no i sprawdzony, przeszła testy, obrączka ostatnio podobno uratowała palec, tak, 30-kilogramowy blok betonów spadł na rękę, palce przeżyły, obrączka przyszła do naprawy, także... Nie żałowaliśmy złota, uratowało palucha. A jakby było cienkie i wyżyłowane, to by... Także przeszła atesty. Tak jest. No dobra, inspektorzy BHP na pewno będą ucieszeni z takich obrączek, żeby każdy miał na rękach. I to ten od dzisiaj po 5 na każdy palc. Jak we wczesnym średniowieczu. Trzeba się pokazać. Ja na sam koniec jeszcze zaproszę wszystkich naszych słuchaczy do odwiedzenia waszej strony nie tylko i wyłącznie na Facebooku, która jest przepełniona wspaniałymi rzeczami, ale głównie na waszą stronę internetową, którą bardzo łatwo jest znaleźć, bo wystarczy napisać Chnos na Google i to jest chyba jeden z pierwszych odnośników, bo nie ma innej firmy, która ma taką nazwę. Tak, to było bardzo wnikliwe poszukiwanie nazwy w 2014 roku. Jak nazwać firmę? Żeby nikt inny nie użył tej nazwy. No, także i się udało. I udało Wendopol? Się niesamowicie. Wyobrażasz sobie Wendopol na przykład, bo ja mam nazwisko Wendopol. I się kiedyś zbijaliśmy się z Aśką, że jak ja bym zakładał, no to jak byśmy nazwali? No to dawaj. Wendopol, rozumiesz? Nie? Tak jak wiesz, Drutex, Marex. Ale to w polskiej firmie musi być nazwa Pol i musi być X, więc to będzie Wendopolex. Tak, a tutaj Asia się zainspirowała z kolei... No tak, Skandynawią, no bo to były jeszcze te początki. To co mówisz. No ale tak czy inaczej nazwa Chnos pochodzi od nordyckiej bogini, której imię oznacza klejnot, także no wszystko tutaj się łączy. Ze sobą. Wszystko bardzo ładnie się łączy. Dobrze, no to ja wszystkich zapraszam do odwiedzenia waszej strony, polubienia profilu na Facebooku, bo to zawsze ułatwia kontakt. Wejścia sobie na stronę www, która jest fantastyczna i niesamowita i też przepełniona gigantyczną ilością zdjęć. No i oczywiście do zamawiania przepięknych wyrobów waszych, bo naprawdę widać w nich duszę. To nie jest maszynowo klepane na tysiące ton. To jest coś, co jest robione dla każdej osoby z osobna. Mimo tego, że wszystkie są podobne, to każda jest inna. O to chodzi.
Dokładnie. Dziękuję Wam bardzo za wspaniałą rozmowę. No i mam nadzieję, że w przyszłości znowu się spotkamy z czymś bardziej szczegółowym. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. I tym samym chciałbym od siebie słuchaczom powiedzieć, że my robimy każdą biżuterię, nie tylko tą rekonstrukcyjną, historyczną, aczkolwiek też właśnie współczesną biżuterię. Obrączki, pierścionki zaręczynowe. Własne wymysły, tak. Własne projekty, także śmiało piszcie, dzwońcie. Jesteśmy do dyspozycji. Misje niemożliwe. To my. To my. Bardzo, ja się nazywam Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moimi gościami był Mariusz i Asia z Knos Silvercraft. Dziękuję Wam bardzo.